Dzień dobry, witam pięknie wszystkich uczestników Centrum Dialogu w Białej Podlaskiej. Nazywam się Robert Tondera, jestem aktorem i zostałem poproszony o bycie ekspertem w tegorocznej edycji zupełnie nadzwyczajnej, ponieważ prowadzonej online, internetowo. Drodzy moi, mam mówić o kulturze w czasach pandemii i spójrzcie na to, jak się ubrałem. Czarna koszula, czarny krawat. To nie jest przypadkowe. Ubranie to nie jest przypadkowy kostium, ponieważ taka jest kondycja w tej chwili świata kultury, jaka jest moja koszula i mój krawat. Być może trochę żalu wyleję na los, który nas wszystkich spotkał, ale no cóż, takie jest pytanie, taki jest czas. Zanim przejdę do tego, jak wygląda to dzisiaj, pozwólcie, że cofnę się o kilka miesięcy wstecz, kiedy sale teatralne, sale koncertowe były wypełnione widzami. W teatrze, w którym ja pracuję, w Teatrze Rampa, mieliśmy frekwencję powyżej 100%, dostawiane krzesła. W związku z tym interakcja z widzami była nieprawdopodobna. Energia, która szła do nas od strony widowni, była tak wspaniała, że rosły nam skrzydła. I te skrzydła rosły muzyką, bo pracuję w teatrze musicalowym, teatrze muzycznym, rosły tancerzom, wokalistom, aktorom. I te wielkie interakcje powodowały to, że teatr żył. W tej chwili teatr jest wielką wydmuszką. Teatr jest zamknięty do odwołania. Pandemia spowodowała, że na początek ograniczona ilość do 50%, później do 25%. Graliśmy. Udało się zagrać kilka spektakli. Te największe niestety nie mogły być grane z tego względu, że to są spektakle licencyjne. Wyobraźcie sobie, że teatr, który ma 50% widowni, nie jest w stanie zapłacić licencji i obsługi teatru. Jak tak teatr może grać? Trudno sobie to wyobrazić, prawda? Przy ograniczeniu do 25% stało się to absurdalne. No więc przeskoczyłem może zbyt wiele miesięcy do przodu, bo z pełnych sal mamy już 1/4, a w tej chwili teatr jest zamknięty do odwołania. Ale chciałbym Państwu przybliżyć może istotę bycia aktorem. Nie w pandemii, ale bycia aktorem. Odwołam się do tego, że pracuję również z młodzieżą, pracuję również z nauczycielami i opowiadam im o tym, czym jest teatr, a czego tak naprawdę nie widać w teatrze. Pozwólcie, że pozwolę sobie na pewną interakcję. Jak myślicie, ile osób minimum potrzeba, żeby powstał najmniejszy teatr świata? No, 3 sekundy do namysłu, padają odpowiedzi, słyszę to. Słyszę to w internecie. 3, 5, 7, 10, 200 osób, 150. A potrzebne są 2 osoby, drodzy Państwo, tylko szczególne. 1 aktor i 1 widz. Dopiero wtedy może powstać najmniejszy teatr świata. I nie ma znaczenia, że spotkamy się poza teatrem. Czy to będzie miejsce na parkingu, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce. Jeżeli będzie 1 osoba, która ma jakikolwiek przekaz i jest 2 osoba, która tego przekazu słucha, to jest to najmniejszy teatr świata. I ja teraz patrząc się wokół kamery, wyobrażam sobie, że jesteś, droga kamero, widzem, że jesteś uczestnikiem Centrum Dialogu, moim widzem. Dopiero wtedy ja staję się aktorem. Gdy ciebie nie ma, drogi widzu, jestem mężem, jestem ojcem, jestem ogrodnikiem i robię wszystko to, co robi zwyczajny człowiek. Chodzi do pracy, jeżeli ją ma. No ja w tej chwili nie mam, więc wychodzę do sklepu, chodzę do ogrodu, ale nie jestem aktorem. Dopiero wtedy, kiedy spotykam się z tobą, kiedy mogę do ciebie mówić, ponownie staję się tym, czym, do czego przygotowywałem się przez całe swoje życie. Drodzy Państwo, wiem, że to jest historia, którą pewnie wszyscy rozumiemy, ale żeby nawiązać do tego, co się w tej chwili dzieje, musiałem ją przytoczyć. Kiedy spotykam się z młodzieżą, mówię, że żeby zostać aktorem, wystarczą 2 cechy charakteru. Wrażliwość i wyobraźnia. Wrażliwość, trudno ją kształtować, raczej środowisko, raczej rodzina. Natomiast wyobraźnię kształtuje się przez całe życie. I pozwólcie na kolejną interakcję. Otóż 25 lat temu, kiedy rozpocząłem pracę z dziećmi, a jestem z wykształcenia również nauczycielem, więc mam prawo pracować z dziećmi, wymyśliłem maszynę do badania wyobraźni. I zanim pójdę krok dalej, pozwólcie, że o tej maszynie chwilę wam opowiem, ponieważ ona nie jest zbyt skomplikowana. Otóż wyobraźcie sobie szarą, zwykłą, papierową torebkę, w której może zmieścić się kilogram czegokolwiek. I to jest moja maszyna do badania wyobraźni. Pozwólcie sobie również tym razem na kolejną interakcję. Otóż wyobraźcie sobie taką torebkę, szarą, zwykłą torebkę. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, cokolwiek, co naprawdę istnieje na świecie, co mogłoby się zmieścić do tej torebki. Jakakolwiek rzecz. Chwilę na namysłu.
Pada pierwsza odpowiedź, słyszę ją. Zegarek, owszem. Biżuteria, tak. Chusteczki do nosa, tak. Mały zajączek, tak. I teraz wyobraźcie sobie, że takich osób, którym zadałbym pytanie, jest na sali kilkadziesiąt. Te pierwsze mają łatwo. Staje się coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej. I ta ostatnia osoba ma najtrudniej, ale dopiero jej wyobraźnia zostaje tak naprawdę poruszona. I co my robimy w tym teatrze? Poruszamy wyobraźnię tej ostatniej osoby. Udało się. Wasza wyobraźnia została poruszona. I teraz zobaczcie, jakiego człowieka udało mi się skonstruować. Człowieka obdarzonego wrażliwością, wyobraźnią, aktora w obecności widza. I to jest każdy twórca, nie tylko aktor. Ale nawet nie twórca. Każdy człowiek kreatywny. Wyobraźcie sobie architekta, który nie jest obdarzony wyobraźnią. Matematyka, sportowca wybitnego. Przecież w każdej dziedzinie życia potrzebna nam jest wrażliwość i wyobraźnia. I tu następuje kolejna interakcja. Artysty i widza. Mówi się, że pandemia odebrała aktorom widza. To prawda, ale ja uważam inaczej, że pandemia odebrała widzom aktorów. W związku z tym rozeszły się nasze drogi. Wy musicie pozostać w domach, my również pozostajemy w domach. Ale czy to powoduje, że nie widzimy się? Nie. I tutaj przychodzi nam z pomocą internet. Nie ukrywam, że wielu moich kolegów, przyjaciół, artystów sięgnęło po internet jako źródło spotkania z widzami. Ale nie wszystkim się to udało. Ja może kolejną historię opowiem. Muzyka, wokalisty, aktora i tancerza. Jak myślicie, który z tej trójki ma największe szanse zaistnieć w przestrzeni internetowej? Muzyk? Na pewno tak. Wokalista? Tak. Tancerz? Już mniej. Aktor? Do pewnego stopnia tak. I tak się zdarzyło w naszym teatrze, że z dnia na dzień, pozbawieni pracy, poszukaliśmy się w internecie, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co możemy zrobić, żeby być z wami, z widzami. Zaczęliśmy spotykać się na platformach różnych takich, Zoomach, Messengerach. Wszędzie tam, gdzie można było się spotkać, rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby nie stracić wspólnego z wami kontaktu. I doszliśmy do wniosku, że nie poddamy się, że każdy z nas znajdzie swoją drogę. I tu zaczyna się opowieść o tym, jak w tej chwili wygląda kondycja artystów w czasach pandemii. Otóż, moi drodzy, wielu młodych artystów przestało funkcjonować w sferze artystycznej. Zmienili niestety swój zawód, ponieważ po 8 miesiącach bycia bez pracy nie byli w stanie normalnie żyć. Ja mam to szczęście. Jestem dzieckiem szczęścia, drodzy Państwo. Mam to szczęście, że jestem aktorem etatowym. Co to znaczy? To znaczy, że mam co miesiąc pewne środki do życia. Teatr to oczywiście bardzo drogie hobby, w związku z tym pracuję również w innych miejscach, od chociażby w dubbingu. Dubbing przestał w pewnym momencie funkcjonować, więc również i ta noga dla mnie stała się niedostępna. Nie jestem aktorem filmowym i telewizyjnym, ale również i tam pandemia odcięła aktorów od widzów, ponieważ produkcje musiały zostać zawieszone. Ja mówię w tej chwili o aktorach, ale zaraz powiem o muzykach, zaraz powiem o tancerzach. Muzycy. Jest wśród nas Michał Sołtan. Michale, pozdrawiam cię serdecznie. Który mnie też w pewnym sensie zainspirował swoimi koncertami na balkonie. Skoro on mógł jako muzyk, pomyślałem, co ja mogę jako aktor. I wiecie Państwo, na jaki pomysł wpadłem? Zacząłem czytać poezję. To był taki mój projekt dziwny, społeczny. Wspomniał o nim profesor Konarski, zapowiadając mnie jako prelegenta. Ja mieszkam w małej wsi pod Warszawą. Pomyślałem, w jaki sposób mogę się z wami, drodzy Państwo, kontaktować. Znalazłem swój dawny tomik poezji sprzed 15 laty. Przeczytałem jeden z wierszy i powiedziałem, siedząc w ogrodzie, że mogę to robić dla was, dla tych, którzy chcecie obcować ze sztuką, a nie bardzo możecie. Przysyłajcie mi swoje wiersze, a będę je czytał. I ten projekt wypalił. W tej chwili jest prawie 300 autorów, ponad 1000 wierszy, 450 przeczytanych i za chwilę wydam antologię. Problem polega na tym, że ja to robię wszystko społecznie. A teraz wyobraźcie sobie ludzi, którzy nie mają za co żyć. Tancerzy.
jak oni mają zaistnieć w tej przestrzeni. Zdarzają się takie sytuacje. Widzę, że moi przyjaciele zaczęli robić krótkie formy baletowe, zaczęli występować o dotacje od ministra kultury. To trudny temat. Ja nigdy o dotacje nie występowałem, ale wiem, że jest takie źródło. Korzystało z tego kilkudziesięciu czy kilkuset moich kolegów aktorów. Część z nich te dotacje otrzymała, mogła dzięki nim przetrwać, ale część również złożyła pewne projekty. Nawet w takim projekcie wziąłem udział właśnie w filmie na temat tańca. Można przetrwać, ale słowo przetrwanie jest tutaj kluczowe. Drodzy Państwo, jak, zadaję sobie to pytanie również i Wam, jak ponownie zachęcić Was do przyjścia do teatru, do sal koncertowych, do kina, kiedy przez chwilę byliście z nami, my znowu zamknęliśmy teatr. Przez rok nie funkcjonuje ten rynek. Rynek teatralny, muzyczny, estradowy nie istnieje. Nie da się wszystkiego przenieść do internetu. Nie da się w sposób sensowny stworzyć interakcji z publicznością, ponieważ mając świadomość, że gdzieś tam daleko jesteście, nie jesteście fizycznie ze mną tutaj. Nie wyobrażam sobie, żeby teatr mógł się odbudować w takim stopniu, w jakim był przed pandemią. Kiedy mówię, sale były wypełnione, przepełnione, ponad 100% frekwencja. Kiedy ludzie głodni sztuki, głodni spotkania z żywym aktorem przychodzili do teatru, przychodzili na musicale, przychodzili do galerii sztuk, przychodzili na koncerty. Tego było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. W tej chwili ten rynek podupadł. Nie tylko rynek artystyczny. Obok mnie mogliby siedzieć taksówkarze, hotelarze i mnóstwo jeszcze innych ludzi, dla których pandemia jest okresem, którym muszą przetrwać, walczyć wręcz o życie. I to dosłownie o życie, ponieważ, jak powiedział mój młodszy kolega, który żyje tylko i wyłącznie ze sztuki, jak żyć, skoro w domu są tylko puste garnki. Nie chciałbym w tym minorowym nastroju kończyć, więc spróbuję powiedzieć, jak ja widzę naszą przyszłość jako artystów. Pierwsza sprawa. Każdy artysta jest człowiekiem czynnym. Czynnym i nie potrafi siedzieć w jednym miejscu nic nie robiąc, więc jestem o tym przekonany i wiem o tym, ponieważ spotykamy się w przestrzeni internetowej, że każdy z nas stara się coś zrobić. Coś, żebyście Państwo nie utkwili na tym słowie. My robimy te konkretne rzeczy, na których się znamy. Wiem, że malarze w tej chwili malują bez odbiorców, też się to za daleko nie uda, że kompozytorzy komponują. My, jeżeli tylko teatry będą otwarte, będziemy gotowi, żeby do tych teatrów, do tych sal koncertowych wrócić z nowymi rzeczami. A mam nadzieję, że Wy będziecie głodni tych spotkań, które co wieczór w teatrach, w filharmoniach, w salach koncertowych, w domach kultury następowały. Wierzę w to bardzo głęboko, chociaż tak jak mówię, po roku rozstania bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że przyjdziecie od tak sobie z poniedziałku na wtorek. Będziemy walczyli o Was. Nikt nie składa broni. Każdy człowiek kultury jest przygotowany na to, że będzie walczył o widza. Walczyliśmy do tej pory, będziemy walczyli dalej. Centrum Dialogu jest w tej chwili dla mnie taką platformą, żebyś mógł o tym Wam powiedzieć. Tym wszystkim, którzy być może zadawali sobie pytania, co z tymi artystami, gdzie oni są, gdzie się pochowali. Nie chowamy się, staramy się pokazywać Wam za każdym razem. Każdy z nas coś przygotowuje. Każdy z nas jest człowiekiem czynnym, człowiekiem sztuki. I pamiętajcie, teatr, najmniejszy teatr świata, to jeden aktor, jeden widz. My jesteśmy, czekamy na Was. Do zobaczenia w teatrze.